Cześć, witajcie. Dzisiaj nowy Lexus RX. Zapraszam. Prezentowany dzisiaj przeze mnie statycznie Lexus, bo na razie jest to wersja salonowa, nie jest zarejestrowana. Gdy tylko pokaże się wersja demonstracyjna zarejestrowana, to nie omieszkam oczywiście zrobić jej recenzji. Należy do piątej generacji Lexa, więc całkowicie nowy samochód, który właśnie debiutuje w salonach. Bagażnik o pojemności 461 litrów, wykończony ładną tkaniną. Tu pod spodem znajdują się półki na drobiazgi. Roleta w taki oto sposób zakrywa jego wnętrze. Klapa, co w tej klasie aut chyba nikogo nie dziwi, w pełni elektrycznie, zarówno otwierana, jak i zamykana. Z tyłu w poprzek auta biegnie piękna listwa LED-owa, która nadaje autu doskonałego szyku. Spójrzcie, jak ładnie ten samochód się prezentuje. Logo Lexus na klapie. Poniżej emblemat RX500H Direct 4. Przednie światła z nowymi paskami LED-owymi, przypominającymi cyfrę 1 w pozycji poziomej. I spójrzcie pod maskę. A co pod maską? Pod maską całkowita nowość. 2,4 litra turbo wspomagane silnikiem elektrycznym. Hybryda o łącznej mocy zestawu 371 koni. I uwaga, połączona nie ze skrzynią CVT, a z klasycznym 6-biegowym automatem. Co mnie osobiście zaskoczyło, dzisiaj pierwszy kontakt z tym samochodem. Myślałem, że tradycyjnie hybryda w wydaniu Lexusa czy Toyoty będzie połączona ze skrzynią CVT, a tutaj nie. Tutaj mamy połączenie z klasycznym automatem, także tym bardziej czekam na możliwość odbycia jazdy testowej. Producent deklaruje przyspieszenie tego wozu od 0 do 100 w 6,2 sekundy. Dodam jeszcze, że maksymalny moment obrotowy to 292 Nm. Jest to maksymalny moment obrotowy układu hybrydowego. Siłowniki w masce, no ale chyba nie dziwota w tej klasie samochodu, a wiecie, że doskonale lubię siłowniki. W Lexie po prostu być inaczej nie mogło. Prezentowana wersja F-Sport odpycha się na takich, jak widzicie, kołach 21-calowych. Ogumienie Michelin w rozmiarze 235-50-21. I osobiście ten czarny wzór alufelg bardzo przypadł mi do gust. Luksus przez duże L. W tym modelu Lexus wprowadził klamki elektryczne. Jeżeli nie chcesz konwencjonalnie otwierać drzwi, konwencjonalnie w sensie pociągasz za klameczkę tradycyjnie, tak jak to ma miejsce w każdym normalnym samochodzie, czy w każdym zwykłym samochodzie, no to w Lexusie, jak przystało na luksusowy samochód, klamka jest elektryczna. Spójrzcie, wystarczy ją tylko nie pociągnąć, jak to robiłem przed chwilą, a nacisnąć i delikatnie łokciem popchnąć drzwi i drzwi się otwierają. Nawet w takiej sytuacji jest to nowość i innowacja. Luksus przez duże L. Szlachectwo zobowiązuje również na boczku drzwi. Informacja, że mamy zestaw nagłośnieniowy Mark Levinson. Tutaj świetny zamsz, elegancko czerwone przeszycie. Tutaj trochę bardziej twardo aniżeli tu. Tu już jest miękko, tu skóra mięciutka. Notabene ten kolor skóry rozpieszcza mój wzrok. Tutaj jest nieco bardziej twardo, ale nie jest to absolutnie żaden mocno twardy plastik. Kieszeń w drzwiach dosyć dużych rozmiarów z takim wyprofilowaniem na półlitrową butelkę, myślę. Fotel to majstersztyk ortopedów, świetnie wyprofilowany. Tutaj skóra podgrzewana, wentylowana, eleganckie oparcie boczne, zagłówek w takim kształcie z logo F-Sport, a tu po bokach taki zamsz w takim samym kolorze jak skórzana tapiserka wewnątrz, ale faktura tego materiału to jest dokładnie taki sam zamsz, jak przed chwilą pokazywałem na boczku drzwi. Oczywiście fotel, to co mówiłem, wentylowany, podgrzewany z wszechstronną elektryczną regulacją. Ilość miejsca zadowoli nawet koszykarzy. Spójrzcie, 1,88 m, podwójny szyberdach, fajnie, że jest, głową absolutnie nie wadzę. Szeroki tunel środkowy, nie wadzę kolanem, spory zapas w każdej płaszczyźnie. Jeśli chodzi o podparcie tułowia, to fenomenalne. Wysokość dla mnie, to co jest zaletą każdego SUV-a również. I spójrzcie, jak to będzie wyglądało, gdy wsiądę za siebie. No i wsiadłem za siebie. Ogrom przestrzeni na wysokości kolan, nogi bardzo swobodnie mieszczą się pod fotelem kierowcy. Na wysokości głowy również nie wadzę, tak myślę, do 1,90 m będzie swobodnie. Dobre ukształtowanie oparcia tylnej kanapy. Co ciekawe, oparcie tylnej kanapy elektrycznie regulowane. Można sobie dobierać pozycję taką, jak każdy lubi. Czy bardziej leżącą, czy bardziej pionową. To już osobiste preferencje. Przycisk znajduje się tu, jak widzicie, na siedzisku. Tutaj z tyłu na panelu środkowym, jak widzicie, podgrzewanie kanapy tylnej. Również wentylacja złącza USB typu C. Sterowanie klimatyzacją dla pasażerów siedzących z tyłu. I gniazdo standardowe i uwaga, 230 V obowiązuje od ładnych kilku lat, a tu jeszcze jest informacja, że 220 V. Nie wiem, może w Japonii, gdzie przecież jest inny standard, obowiązuje 220 V, z tego co wiem, tam jest jeszcze inne napięcie, ale do mocy 150 W możemy sobie swoje urządzenia pokładowe, przenośne ładować, takie jak choćby laptop. Można podróżować w trójkę dorosłych z tyłu? Można, ale tak myślę do 1,85 m, bo delikatnie tutaj siedząc na środku haczę głową o podsufitkę. Tunel środkowy praktycznie niezarysowany, delikatnie, tak może na 6-7 cm. Fotele tak samo, znaczy kanapa tylna tak samo jak fotele z przodu. Elegancki materiał, tu również ten zamsz w świetnym kolorze. Jeżeli podróżujesz w pojedynkę czy we dwójkę, to do dyspozycji
dosyć miękki podłokietnik z takim oto schowkiem i takimi uchwytami na napoje. Boczek drzwi tylnych, tak samo jak przednich, materiały o tej samej jakości. Tutaj ten świetny w tym kolorze materiał, tu poniżej nieco bardziej twardo, równie duża kieszeń jak z przodu. U dołu drzwi jest taka plastikowa dokładana listwa, a jej przeznaczeniem, jak widzicie, jest zabezpieczyć próg, żeby po prostu się nie ubrudził, poprzez co my sobie później nie ubrudzimy nogawek naszych spodni. Tu od środka jest taka fajna gumowa uszczelka, więc wszystko zapewne jest uszczelne. Ta uszczelka, sądzę, że jeszcze jest po to, żeby dodatkowo wyciszyć wnętrze. Materiały we wnętrzu nowego RX-a po prostu rozpieszczają, szczególnie w wersji F-Sport. Tutaj na kierownicy mamy jeszcze informację F-Sport. Kierownica notabene sama w sobie świetna, niewielkich rozmiarów, jakby ją porównywać do wielkości samochodu. Perforowana, skórzona, elegancko leży w dłoniach z tyłu, łopatki do zmiany biegów, wielofunkcyjna, z logo Lexusa po środku. Szeroki tunel środkowy, materiał o ładnej fakturze. Na szczęście w tym miejscu nie ma piano black, jak wiecie, osobiście go nie lubię. Tutaj taka półeczka, tu bezpośrednio dwa złącza USB typu C. Tu poniżej jeszcze mamy złącze USB typu C, normalne złącze USB, ładowarkę indukcyjną, dodatkowy schowek, także miejsc na drobiazgi, całe mnóstwo. Dalej dwa uchwyty na kubki sporych rozmiarów, niewielka dźwigienka automatu zmiany biegów i tu troszkę na piano black, na przyciskach od sterowania hamulcem parkingowym, funkcją auto hold, ale tutaj na szczęście tego piano black zbyt dużo nie ma. Bardzo przypadło do gustu to ten otwierany, niezależnie od strony kierowcy, a także od strony pasażera, schowek. I tak sobie właśnie myślę, że takim autem jedziesz ze swoją żoną bądź partnerką na ekstra kolację, kupiłeś jej nowy naszyjnik i nie chcesz, żeby się dowiedziała zbyt wcześnie o tym naszyjniku, no to po prostu jak potrzebujesz tutaj włożyć swoje klucze czy drobiazgi, to otwierasz go tylko ze swojej strony, a później mówisz przed restauracją: kochanie, to prezent dla ciebie, i otwierasz ten schowek od strony swojej pasażerki, czyli partnerki bądź żony. No, taka mała dygresja, ale myślę, że do tego znakomicie on spełnia swoją funkcję. Materiały deski rozdzielczej. Tu do góry mięciutko, tutaj troszkę niżej w poprzek biegnie ten pas zamszu, tak samo jak przez tutaj drzwi, jak już mieliście okazję zauważyć. Tu nieco niżej mięciutko materiał o dobrej fakturze, jeśli chodzi o zmysł dotyku. Tu poniżej taki materiał chyba imitujący aluminium, tak myślę, aczkolwiek jest to tworzywo. Tu poniżej ten sam materiał, co powyżej tej listwy, również mięciutko. Obudowa schowka, co ciekawe, w większości samochodów twarda, a w Lexie mięciutka. Schowek zamykany, sporych rozmiarów i na dodatek miękko wyściełany. Jeśli chodzi o tunel środkowy, to tu również mięciutka skórka, fajnie przeszyta, tu też jest miękko i poniżej jest już nieco bardziej twardo. Troszkę piano black, którego nie lubię i pewnie większość widzów nie lubi, umieścili tutaj w tym miejscu. Jest to obudowa zegarów mieszczących się na wprost kierowcy i po lewej stronie, tu gdzie kratka nawiewu, tu również jest takie wykonanie z piano black. Notabene ta kratka jest tutaj tak fajnie wkomponowana w deskę rozdzielczą. Tutaj u góry, jak widzicie, też jest nieco piano black. Tu są przyciski do sterowania otwieraniem dachu i lampki oświetlające wnętrze, a w tym miejscu znajduje się miękko wyściełany schowek, na przykład na okulary. Właśnie uruchomiłem ten samochód, choć znajduje się w salonie, jest tylko na chwilkę. Spójrzcie, jak prezentują się zegary na wprost kierowcy. Duże, cyfrowe zegary, bardzo czytelne z tego, co widzę. Jest to, przypominam, mój pierwszy kontakt z tym samochodem, ale tu wszystko jest niesamowicie czytelne. Obok znajduje się 14-calowy wyświetlacz multimediów, tych ogólnodostępnych, zarówno do kierowcy, jak i pasażera. Dobrze, że są fizyczne pokrętła. Tu jest fizyczne pokrętło od regulacji głośności. Tu również są fizyczne pokrętła do obsługi multimediów i fajnie, że one są. Jeśli chodzi o reakcję na dotyk, to jak widzicie, delikatne muśnięcie powoduje, że wszystko sprawnie nam się tutaj przesuwa. Znany już z innych nowych modeli Toyoty układ multimediów tutaj na pokładzie tego Lexa się znajduje. Układ menu, jak widać, przypomina obsługę współczesnych smartfonów albo tabletów i myślę, że każdy, kto obsługuje na co dzień tableta albo smartfona, już chyba nie ma takich osób, co by nie obsługiwały, w dość łatwy sposób z obsługą tych multimediów się zapozna i szybko sobie z nimi będzie dobrze radził. I w tym miejscu pragnę podziękować firmie Lexus Wrocław za umożliwienie mi wykonania tej szybkiej, statycznej recenzji. Wam dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na normalną recenzję drogową, jak tylko ten samochód będzie zarejestrowany i udostępnię mi go do recenzji drogowej. Dziękuję i do następnego. Cześć.